Dziennikarz okazał się szpiegiem? Zakaz wjazdu do Polski i Rosjanin wpisany na listę osób niepożądanych w Polsce. Rosjanin Jewgenij Reszetniw został wpisany na listę osób niepożądanych w Polsce, informuje polsatnews.pl. Wniosek w tej sprawie złożył szef służby kontrwywiadu wojskowego SKW. Mężczyzna przedstawiał się jako reporter rosyjskiej telewizji, jednak według służb mógł prowadzić działalność szpiegowską. Jak ustalił polsatnews.pl, Urząd do Spraw Cudzoziemców na wniosek szefa służby kontrwywiadu wojskowego wpisał na listę osób niepożądanych w Polsce Rosjanina Jewgenija Reszetniwa. Mężczyzna przedstawiał się jako reporter rosyjskiej telewizji. Z materiałów SKW wynika jednak, że gromadził informacje wykorzystywane później do rosyjskich działań przeciwko Polsce, w tym m.in. do dezinformacji. Na wniosek SKW Reszetniw został objęty zakazem wjazdu do Polski na okres 5 lat. Ma też zakaz wjazdu do strefy Schengen przez 3 lata. Aktywność mężczyzny zagrażała interesom RP, a także siłom sojuszniczym stacjonującym w Polsce, podaje polsatnews.pl.